Dzień dobry, minęła godzina 11, Rzecz o Biznesie, Paweł Rożyński, zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Virgin Mobile Polska. Witam panią serdecznie. Dzień dobry Jak pani sądzi, kiedy w Polsce pojawi się sieć bądź sieci 5G, bo mamy dużo szumu informacyjnego na ten temat, pojawiają się kolejne jakieś problemy. No, czego możemy oczekiwać, kiedy się może w końcu pojawić? Widzę jeden największy problem. W artykule jest mowa o tym, że być może plan budowy, plan rozpoczęcia całego rolloutu 5G może nie zostać przez rząd opublikowany w najbliższym czasie z jednego względu, że coraz więcej jest nacisków, ja to nazywam telekomunikacyjni antyszczepionkowcy, ludzi i grup różnych społecznych, które nie mając argumentów na poparcie tezy o szkodliwości sieci komórkowych, o szkodliwości korzystania z wysokich częstotliwości, o w ogóle szkodliwości technologii 5G, to już jest w ogóle przypadek kuriozalny, bo ta technologia dopiero się pojawia w różnych krajach świata. Więc jeżeli rząd nie zrobi najważniejszej rzeczy, czyli komunikacji, wyjaśniania, że promieniowanie elektromagnetyczne, natężenie tego pola naprawdę jest porównywalne w tej chwili z tym, co mamy w domu, może przesadzam, tak, ale przy Wi-Fi, przy kuchenkach mikrofalowych, przy urządzeniach, które emitują tego typu pole i czego się nie boimy, a z drugiej strony cały czas jest strach przed telefonią komórkową, przed ilością chorób powodowaną przez te technologie. No to znowu słuszna teza postawiona dzisiaj w Rzeczpospolitej, że gdyby rzeczywiście tak wiele chorób, czy nowotwory mózgu, czy w ogóle nowotwory były powodowane przez technologie komórkowe, przez sieci komórkowe, to mielibyśmy ogromny wzrost takich przypadków na całym świecie przy fakcie, że z telefonii komórkowej korzystają miliardy, a nie dziesiątki tysięcy. Ale mówi pani o potrzebie właśnie takiej jakiejś akcji komunikacyjnej, uświadamiającej, ale jeśli chodzi o 5G, ale z drugiej strony, no właśnie, mamy cały czas telefonię komórkową, mamy już od początku lat 90. w ogóle tak. W Polsce. No i właściwie pewnie różne formy komunikacji, uświadamiania ludziom miały miejsce, ludzie się też przyzwyczajali do tego, ale cały czas tak naprawdę jest ten problem z tą obawą przed nadajnikami. Najpierw to był system analogowy, potem GSM, prawda, później 3G, 4G i właściwie cały czas mamy tą samą śpiewkę. Od samego początku nikt nigdy nie tłumaczył, w jaki sposób tak naprawdę funkcjonują komórki, to są wieloletnie zaniedbania, to jest brak takiej edukacji od samego początku. Być może to jest też trochę wina operatorów komórkowych, którzy zawsze się koncentrują i słusznie na biznesie, na sprzedaży, na świadczeniu usług klientom, na tym customer care najlepiej pojętym, a jednak zostawiając edukację tym czynnikom, które powinny się nią zająć, czyli jednak rząd. Nawet w szkole, jeżeli jest czas na religię, jest czas na wychowanie w rodzinie czy czymkolwiek innym, są zajęcia ze środowiska, przynajmniej powinny być, to coś takiego, taki element również powinien być komunikowany. No bo znowu, czym się różni technologia Wi-Fi, która jest technologią bezprzewodową od komórek pod takim względem? Jednego się ludzie nie boją, a drugiego zabobon. Po prostu, no nie boję się użyć tego słowa, zabobon powoduje, że jest ogromny opór. I to jest trochę tak jak z antyszczepionkowcami. Nie ma dowodów, nie ma badań, nie ma ani wzrostu zachorowań na jakiekolwiek choroby, które mogą być wywołane przez korzystanie z telefonów komórkowych, a jednak ta obawa jest. W momencie, kiedy się nie tłumaczy, to takie są efekty. Ale tak piszemy właśnie, no jednak ludzie, znaczy już nawet nie tylko ludzie, ale rząd ulega tym obawom, bojąc się, że ten jego elektorat przestraszy się tego. Więc już mowa jest o tym, żeby ten plan dla 5G, który miał przygotowany, który jest niezwykle ważny i wymagany także przez Unię Europejską, jakoś schować i nie pracować nad nim. Na pewno trudniej jest tłumaczyć
elektoratowi rzeczy trudne technologicznie. Łatwiej jest mówić, że ci są źli, tamci są jeszcze gorsi, zająć się rzeczami, które po prostu trącą nutką populizmu. Dużo trudniej jest zająć się tym, co w tym tygodniu na przykład dzieje się w Kalifornii. Singularity University jest to taka jednostka zbudowana przez Petera Diamandisa i naprawdę takie złote dzieci ery sztucznej inteligencji, gdzie z całego świata zjeżdżają się naprawdę wybitni naukowcy i biznesmeni, gdzie przez tydzień na Abundance 360 rozmawiają o przyszłości, o nowych technologiach, o których znowu mam wrażenie, że znacząca część, żeby nie powiedzieć przeważająca część naszych rządzących, ani nie chce wiedzieć, ani nie wie, ani nawet nie jest zainteresowana, żeby się o tym dowiedzieć, dlatego że to są naprawdę rzeczy, które zmieniają świat. I to, co ryzykujemy, to jest to, że znowu, czy Stany, czy Kalifornia, czy inne bardzo rozwinięte kraje świata, powiedzmy do Singapuru, naprawdę mają gigantyczny postęp technologiczny, a my, jeżeli nie będziemy za nimi nadążać, będziemy się po prostu tylko cofać. Także brak zainteresowania rządzących i nowymi technologiami, i promowaniem ich, i przede wszystkim tą edukacją, żeby wytłumaczyć, że nie ma się czego bać, a de facto ta technologia jest nam po prostu niezbędna dla przyszłości, dla rozwoju naszego kraju. Jeżeli komuś na tym naprawdę zależy, to powinien się na tym w końcu skupić. No właśnie, bo jeśli już przy tym jesteśmy, no to praktycznie wszystkie usługi nowe, technologiczne, to będą w jakimś sensie związane z 5G, już od samochodów autonomicznych, które pewnie będą sterowane, czy będą miały kontakt. Bez 5G tego nie będzie. Przez 5G, tak samo też smart home, tak? I te wszystkie sterowanie urządzeniami, to smart city. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto pewnie będzie miał tego smartfona i będzie sterował tymi swoimi tam różnymi urządzeniami w domu, że będzie to na odległość, no to jest po prostu 5G. To wszystko można, gdzieś też słyszałam takie tezy, że po co komu 5G, to wszystko można robić na 4G, LTE, ale to jest bzdura, dlatego że różnica między 5G a dotychczasowymi technologiami podstawowa jest po prostu dużo krótsze opóźnienia. Jeżeli mówimy, znaczy oczywiście szybkość przesyłu danych i przede wszystkim praktycznie brak opóźnień, minimalne opóźnienie. Dlaczego to jest takie istotne? No wyobraźmy sobie ten autonomiczny samochód, który się zatyka przy przepływie danych, bądź też pobór danych z otoczenia, analizujący i sytuację na drodze, i też komunikację między innymi jednostkami, byłoby bardzo niebezpieczne. Byłoby to po prostu niemożliwe. Tak samo smart city. Przy jakichkolwiek sieciach, gdzie przepustowość się zatyka, czy przesył danych jest o mniejszej prędkości, a opóźnienia są duże, to po prostu wsadźmy wszystko między bajki i bądźmy za ściankiem, a chyba nie o to nam chodzi. Właśnie, ale tutaj wiele problemów się pojawia przed 5G w Polsce, bo tak nie wiadomo chociażby, ile tych sieci ma być. Ma być jedna sieć, bo to jest świadoma sieć droga, ona będzie kosztowała nawet kilkanaście miliardów złotych. Wymaga stawiania większej liczby nadajników niż dotychczasowe sieci. No właśnie, czy budować tą jedną sieć, na bazie tej infrastruktury działałoby powiedzmy kilku operatorów, czy to miałoby być kilka takich infrastruktur, tak, budowanych, co by może dawało jakieś większe bezpieczeństwo w razie awarii jednej, tak? To są różne pomysły. Jak pani ocenia, jak to powinno wyglądać? Jak to się skończy w ogóle ta dyskusja? Od wielu lat jestem gorącym orędownikiem takiego rozwiązania, żeby jednak starać się nie wydawać pieniędzy, nie inwestować tam, gdzie po prostu nie trzeba. Mamy w tej chwili 4 niezależne wielkie sieci telekomunikacyjne, komórkowe. Oczywiście możemy mówić o współpracy między Orange'em i T-Mobile'em, ale nadal zakres tej współpracy w ramach Networks, czyli tej spółki, którą razem powołali do zarządzania siecią, jest bazowy. To chodzi bardziej o utrzymanie utrzymanie infrastruktury niż współdzielenie częstotliwości. I tutaj jest jeszcze bardzo długa droga. Zawsze wszyscy prezesi, a szczególnie ich operacyjni czy wiceprezesi do spraw technicznych uważali, że posiadanie własnej sieci
własnych częstotliwości, własnych wież stanowi o przewadze konkurencyjnej. 10 lat temu, jeszcze jako szef Orange'a, już bym się przestała z tym zgadzać. W tej chwili powiedziałabym, że jest to anachroniczne myślenie. Dlatego, że to o jakości usług, o szybkości świadczenia, o całej konstrukcji tej tak zwanej customer journey, czyli tego doświadczenia klienckiego, to jest coś, co stanowi przewagę konkurencyjną. Na jakiej sieci się to świadczy, w jaki sposób jest sprawą dla klienta wtórną. I teraz wracając do pytania, czy jedna, czy dwie sieci. W przypadku tak dużego kraju jak Polska, w przypadku tak dużej liczby już użytkowników komórek, czy też potencjalnie ilości danych, które musiałyby być przesyłane i przy autonomicznych samochodach, przy smart cities, przy różnych rozwiązaniach, czytam już różne analizy, dwie sieci wydawałyby się najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Pytanie, czy wszyscy operatorzy będą inwestować oddzielnie, czy to będą 4 czy 3. Jak pan słusznie zauważył, to nie jest sieć, która będzie kosztować 2 czy 3 miliardy złotych każdego operatora, tylko to jest bardzo droga inwestycja. Czyli optymalnie dwie sieci, już 10 tak? Już 10 miliardów zostało zapłacone przez operatorów za częstotliwości, a to jest kropla w morzu potrzeb. Czyli optymalnie, pani zdaniem, dwie sieci, tak? Dwie sieci, które znaczy maksymalnie sieci, tak? Z których mogliby korzystać wtedy wszyscy operatorzy, a to jest rozwiązanie, które wymaga przede wszystkim ogromnej ilości rozmów, współpracy technicznej. Tak, musieliby się porozumieć wszyscy. Musieliby się porozumieć. Tak. To jest to ogromna ilość uzgodnień już natury czysto technicznej, bo znowu nam się może wydawać, że to jest bardzo fajnie. Jedna czy dwie sieci, jeden buduje, drugi buduje, reszta dzieli. Ale to nie jest od strony czysto już technicznej, czy potem współkorzystania z częstotliwości takie proste. To wymaga wielu uzgodnień i ogromnego zaangażowania. No i takie też są pomysły, żeby państwo jakby wzięło większy udział w tym wszystkim, żeby państwo operator Exatel na przykład jakby zawiadywał taką siecią. Także no tutaj pomysłów nie brakuje. Pomysłów nie brakuje, a ważne, żeby znalazły się pieniądze na tą inwestycję i to, żeby potem do tej infrastruktury na zasadach opracowanych wcześniej i w sposób umożliwiający to wykorzystanie techniczne, bo to nie jest tak, że włącza się po prostu wtyczkę do gniazdka i jazda, tylko to jest bardzo skomplikowany proces. Czyli to wymaga naprawdę wielu uzgodnień od samego początku i zaufania wielu stron do tego, że do tych sieci będzie można mieć dostęp na równe. Pieniądze, o których pani wspomniano, pewnie by się znalazły. Mógłby je wyłożyć chociażby Huawei, tak? Chiński koncern, największy dostawca sprzętu telekomunikacyjnego, w tej chwili infrastruktury telekomunikacyjnej na świecie, który jest zainteresowany oczywiście budową sieci w Polsce, no ale powstały kontrowersje właśnie. Pierwsza rzecz to dobrze też uświadomić wszystkim i rządzącym i też osobom postronnym, że prawie 70% infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce to jest infrastruktura Huawei'a. Dlaczego? Dlatego, że już od czasów wprowadzenia 3G to była infrastruktura, która nie dość, że była porównywalnej jakości do infrastruktur oferowanych, do rozwiązań oferowanych przez zachodnie firmy, natomiast była dużo tańsza. W przypadku każdego prezesa, który miał wynik przetargu, mówiąc o tym, że mamy porównywalne technologie, porównywalne rozwiązania, gdzie cena jednego z rozwiązań jest znacząco niższa, wybór innej opcji mógłby się skończyć po prostu zarzutem o działanie na szkodę spółki. To też warto sobie uświadomić. Mówimy o tym, jak dużo mamy tej infrastruktury w Polsce i z czego to wynika. I druga rzecz, to w tej chwili znowu czytając gazety widać, że jest wywierany, czy jest domniemanie wywierania nacisku przez rząd USA na Polskę, że nie będzie bazy, nie będzie Fort Trump, czy jakkolwiek by to nazwać, jeżeli rząd chciałby budować infrastrukturę w oparciu o współpracę z Huawei na 5G. Znowu, z czysto biznesowego punktu widzenia powiedziałabym w ten sposób. Jeżeli będzie przetarg na infrastrukturę, znowu, czy to będzie jedna sieć, czy dwie, czy trzy, każdy będzie miał prawo, powinien mieć prawo złożenia takiej oferty, udowodnienia, że infrastruktura, o której mówi, już działa, a nie jest tylko i wyłącznie jeszcze w laboratoriach testowana, co też warto podkreślić, że niektórzy mówią, że to 5G już działa, a to jest faza testowa. I znowu wybrać ofertę, która będzie najbardziej opłacalna też ekonomicznie, z jednego względu, bo koniec końców za tą nową infrastrukturę, za
te wszystkie nowe, lśniące gadżety zapłaci nie państwo, nie operatorzy, tylko my, jako klienci. No tak, ale tutaj no, podają poważne zarzuty, tak, jeśli chodzi o rząd amerykański, ale też, jak widać, zgadzają się z tymi zarzutami inne kraje, bo tam mamy do czynienia z Australią, Kanadą, chyba też również Wielka Brytania. Z tego, co pamiętam, wykluczają chyba już z tych najnowszych przypadków na 5G, tłumacząc, że tam niejasna jest sprawa, bo tego nie udowodniono, ale są takie zarzuty podają. Właśnie, powiedzmy, możliwości szpiegostwa na rzecz rządu w Pekinie, pozyskiwania informacji w przypadku takiej infrastruktury jednak wrażliwej. I czy nasz rząd jednak nie ulegnie właśnie? Tego nie wiem. Natomiast jak słyszę, że w tej chwili przy takiej ilości infrastruktury Huawei, a zresztą też innych operatorów na całym świecie, przy tej ilości, która już jest, która została zbudowana, nagle twierdzenie, że dopiero teraz zaczną podsłuchiwać. I ja oczywiście nie mówię, że podsłuchują, czy cokolwiek się dzieje. Tego nie wiemy. Natomiast wychodzenie z założenia, że teraz nie podsłuchują, a zaczną dopiero przy 5G, to brzmi jak kolejny dowcip i jest to materiał na fajny mem, że ktoś się rano obudził i nagle coś odkrywa. Także to jest po prostu śmieszne. Natomiast należałoby po prostu wyjaśnić, jeżeli są jakieś wątpliwości, to po prostu to wyjaśnić. Natomiast mówimy rzeczywiście o kosztach wielomiliardowych, więc żeby polityka nie spowodowała potem drenażu klientów. No właśnie, bo to... A proszę powiedzieć, czy... Jeśli byśmy mówili już o całym rynku w tej chwili, już nie tylko o tej sprawie 5G, bo 5G, no to raczej 2021 rok, tak się mówiło, że w Polsce ma szansę się pojawić pierwsze jakieś instalacje. Oczywiście teraz są jakieś tam pilotaże, się zaczynają testy. Tak. 21. I jeszcze zapytam, czy ta cała histeria, czy wokół Huawei'a, czy wokół promieniowania i tak dalej, czy to rzeczywiście realnie może opóźnić budowę tej sieci? Czy to są takie trochę strachy, trzeba będzie, po prostu rząd będzie musiał pracować w większej ciszy nad tym, ale czy to realnie jest w stanie opóźnić budowę sieci w Polsce? Tak, zdecydowanie tak, dlatego że bez rządu, bez wsparcia rządu przy samym procesie budowania. Przy ostatnim wywiadzie rozmawialiśmy na temat norm promieniowania elektromagnetycznego, czyli natężenia tego pola, że przy obecnych regulacjach, to jeszcze było przed tą mega ustawą, która została złożona do Sejmu, że w ogóle zapomnijmy o jakimkolwiek budowaniu. Przy tego typu inwestycji, która będzie wymagała poza ogromnymi nakładami finansowymi, koordynacji też wielu podmiotów i współdziałania. Trudno sobie wyobrazić coś takiego, żeby odbyło się to bez wsparcia rządowego. I to rząd powinien być zainteresowany tym, żeby ta infrastruktura powstała, bo ma to służyć rozwojowi dostępności do nowoczesnych technologii dla wszystkich mieszkańców Polski, a nie tylko tych największych miast. Także trudno to sobie wyobrazić. I z drugiej strony mamy w tej chwili maraton wyborczy w tym roku. Mamy coś, co zawsze rzutowało na wszystkie rynki, na rynek telekomunikacyjny też, na rynek paliwowy. Pamiętamy słynne ceny paliw i próby zaniżania tych cen przed wyborami. Tego typu rzeczy będą się działy. Jeżeli komuś gdzieś z jakichś analiz wyjdzie, że mówienie o tym, że rząd powstrzyma budowę sieci 5G, bo to jest szkodliwe, bo ptaki zdychają, czy cokolwiek innego, i tego typu nieprawdziwe i nieuzasadnione rzeczy zaczną się gdzieś pojawiać w przestrzeni publicznej, to wtedy nikt się na poważnie tym tematem nie zajmie. Poza tym, tak jak już wspomniałam, jest to temat trudny, jest to temat technologiczny, jest to temat wymagający a. znajomości rynku, b. znajomości tych tematów i c. ogromnego zaangażowania też ministra, czy tej osoby w rządzie, która powinna się tematem zająć. Ja póki co takiej determinacji po stronie rządowej nie widzę. Łatwiej jest się zająć szerzeniem informacji na temat szkodliwości tej domniemanej, nieudowodnionej i mitycznej wręcz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Virgin Mobile Polska. Oglądajcie nas państwo codziennie, godzina 11:00, Rzecz o biznesie.